Kubuś sobie bierze napój bogów. A co to masz za napój bogów? Jest woda, no, zrobiona z sokiem malinowym. O, ale taki homemade sok malinowy, tak? Tak, sam zbierałem. No to dobrze. Przejechaliśmy sobie na Czorsztyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam niżej Leszego składa nasz wspaniały ponton. Także zaraz wam pomacha na pewno. Mam 20% baterii, myślisz, że wystarczy? Mam tu jeszcze. A ja też jakieś fajne. Dobra, słyszałem, że nie bierze, ale sobie popływamy, dawno tutaj nie byliśmy. Zobaczymy, co wyniknie. Na razie jest tak spokojnie bardzo. Kilka minut przed szóstej. Przed szóstą, przepraszam. W końcu nie pstrągnie. Szkoda. Połowił mnie, nie? Ja bym połowił. Dobra, no to spotykamy się na wodzie w takim razie. Oczywiście Leszek się tłucze. Pomachaj ładnie. Cześć Leszku. Telewizor się nam włącza. Także jak tylko włączymy telewizor, to jedziemy oglądać, co dzieje się w świecie ryb. Gotowy jesteś? Co ci mam podawać dalej? To jest. Wędki i reszta, tak? Kubuś? Ale mamy Netflixa. Mamy Netflixa, tak, tak. A ja nawet nowe filmy tam widziałem, że są, także jakby coś nie było, to będzie. Będziemy oglądać. No, wędek mamy dużo, bo ja już naliczyłem tutaj 4, tutaj 3, to 7. Jeden wędek. Dobra, pakujemy. Aleś to ładnie dzisiaj spakował. Uuu, chłopie, żeś tu narobił miejsca. Na ryby było miejsce. No tak, dokładnie, żeby było dużo miejsca w bakiście na ryby. Dobrze, że bakisty nie mamy. Lodówkę trzeba mieć. Lodówkę? No. Okej. Okay. Dobra, płyniemy, bo to podobno jest najlepsza pora, tak mówią w tym, w telewizji. Tutaj kas. Savage Girl, kurde. Tutaj Matkat. Z tyłu. Odwróć się z tyłu. No Westin. Kurde. O, z kim ja łowię? Dobra, jedziemy. Nie ma jak czekać. Lecisz, Piotrek, no. Przyjechali tu, bo im zabili ich łowisko. Dzierżno. Skurłysyny. No tak, myślę, że w takim tempie to byśmy na środek jeziora zapłynęli. A tam opowiadasz, lapsa, co tam nie gadaj tutaj. No, nie, no mamy Piotrek do... prosił o nagranie. Holu. Czekaj, bo... Weź, że odkręć ten hamulec, żeby było coś. O Chryste. Ale to, żeby jeszcze tak... O, nie, no nie. To pochwal się, jak to zamknąłeś. O, proszę. Aś się pochwalił. Przepraszam. Ale parę popłynął elegancko. Wygląda na dużą, ale... No, masz 20. To jest takie coś piotrkowego. Myślę, że... Nie no, troszeczkę bardziej się ta wędka gnie. Nie. No to jest klejka, nie? Ty, ale tutaj... A nie, to ty żeś przegonił tą wędkę. Większy. No, chłopie, bycur. Jakby zmierzyć Tom i Piotrka, to byłby wymiar. Tak. Nie, jeszcze nie byłby. Jeszcze by brakowało. Brakowałoby. Jeszcze by brakowało. Patnął ten. Patnął. Tak na oko, ile? 30? No chyba tak. Może będzie nawet 5. Mam nadzieję, że to oko, nie tamta. No to chłopie, to jakbyś to wytłumaczyć, nie powiesz. No nie. No nie, to po piotrkowemu. Tak samo. Tak samo, ale przeduszają. To żywiec jest, chłopie, normalnie. To jest żywiec. Weź go, ja pierdzielę. Płyniemy stąd. Ile to ma? To ma 20, nie, to nie ma. 30. O, 30, kurwa, to 20 nie ma. To by miało 15 cm. Jakby to był ogień, to by nawet wymiaru nie miał. Tak. 2-2-0. Spokojnie. Spokojnie. Ja te ryby to uznaję za zero, no, które jeszcze połowili. Sandacz. Chyba największa ryba. Albo szczupak. Albo szczupak. Raczej szczupak mi się wydaje. To podbieraka chyba. Najpierw to trzeba wyciągnąć. Ładnie kopię. Oczywiście zestaw zero nic. No ale to jest już ryba zawodów, rzekłbym. Wiesz tą żyłkę swoją, bo zaraz mi tam wejdzie, a i będę zły na ciebie. I będą kalumnie lecieć. Kurde, branie miałem. Jak to jest okoń, to jest gruby. Ale to nie jest okoń. Kopię głową jak... Ciupok? Znaczy... Chyba, że sum. No nie wiem, co to może być. Ja jestem podekscytowany, muszę ci powiedzieć, Jakub. Ja też, bo ryba jest. Ryba jest.
Maski. Maski znaczy, co to jest, ale to... Na razie to nie zobaczysz, co to jest. No sobie siądźmy, zobaczmy na lekskopie, gdzie to pływa. O, czekaj, ja jestem Netflix, Netflixa spalimy. Netflixa. Gdzie to jest? Gdzie to jest? No dobra. To by było? Do? Tak, chyba to. O, sandacz. No dawaj, dawaj podbieraka. Ładnie. Człowieku. Jest. No i co? No i co? Nawet miarowy. Piotrek, ty to jesteś. Nie. Ale będzie zdjęcie. No. Będzie picture. A jak mnie walną, ale nie wiecie na jaką gumę i takiej nie macie. Nie, no to jest tamto nowa od Libre. A, to co się nie chce dzielić. No to co się nie chce dzielić. No, tak miałem pranie też w ogóle jak A, poczekaj. No popatrz. Widzisz gumę? Widzę. No tak, hakby zadziorowy. O. Taka guma. No dobra, to ja bardzo proszę zdjęcie. Już gotowy mam aparat. Bardzo grzeczny. Prawda? Myślę, że będzie. Jak się rzuci, to... Dobra, ale teraz robimy chrapanie? Tak. Ale utonął. Byś wymęczył. Nie, popłynął, co ty. No wymęczył, no chłopie, widziałeś sprzęt? Normalny sprzęt zaznaczony, co ty chcesz? No i co? No i co? No i kto? No. No, ja tam widzę, gdzie. Okay. Dawaj, odpalamy telewizor. Ciekawe, czy tu się aplikację ściąga, czy Netflixa można tu nawet. No. No i to, tak się łowi, no. Jednak przynęta 0, nic zawsze działa. Kto mi Kuba wiąże, tak? Proszę się tu nie śmiać. A co ty w życiu? Ja jestem poszkodowany. A dlaczego? Bo ryby jeszcze nie złowiłem. To złowisz. Czyli dzień jak co dzień. Chociaż ją wystraszę, poczekaj. O Jezu, ja to bym tak rzucił, że... W drugą stronę. To. Czekaj, czekaj. Jeszcze raz. No, zaraz szczupak jak wypali, no bolenia to weźmie. Czekaj, mam tutaj na wprost kaczkę. Ale zwariowała. Ale nie wylatuje. No, nie boi się. No, ja je zaraz pokażę. No, uważaj. O, ty, tam są dwie, trzy! Ja ich w ogóle nie widziałem, się wtopiły. Tak, jedno było, widać, się wtopiły w te. Dobra, żarty żartami, wystarczy. Ale czwarta. Piękny widok, zamek w Czursztynie. Przepłynęliśmy w inne miejsce. Kuby za sandaczem, ja delikatnie. Może jakiegoś okonika. Ale jak się wiąże. Ale Sław się wiąże, tak, tak, on lubi. Jak nie Kuba, to Leszek. Ty Kuba z kabatem to tam po płytkim pływałeś, nie? O kurde, gdzie my pływali? Wszędzie. Wszędzie, no. Ale jednego już wymordował. No drugi mi spot. A przy trzecim mi Danielek pomógł. Powstając. Wstawał. Łódka się zaczęła przechylać, jak Danielek wstawał. I poszła ryba. Gdzieś w którym momencie? Nie patrzyłem. Jak topnął? Poważnie. A wiesz czemu? Czemu? Bo się łódka przechyliła. A, i przynęta poszła w dół. On już się zbierał do ataku. A Danielek to taka złośliwa bestia jest. Wszyscy tak mówią. Z otoczenia Danielka. Dobrze. Dobrze, że nagrywam. Nie będzie to wycięte. I nie. Lecą, tutaj do nas. Walczą. O, branie ryba, nawet na wizji. Okoń jest. Okoń. Ja cię kręcę. Mobytur to on nie jest. Ale może miarowy. Ale może mieć 10 cm. No. Takie małe? Nie no, popatrz łopy, patrz. No proszę cię, piękna ryba, 20 cm jak nic. No może przesadziłem. Sam raz, że teraz zrobiłem. Proszę, taki. A zdjęcia nie zapomnę. Jednak złośliwy jesteś, ci powiem. Po prostu
Jeszcze nie. Jeszcze nie? No takie dobre humory, jak nam to dopisują. No tak. To taki sandocz będzie. Sandocz? 8 metrów? O, ryba, ryba, drugi okoń, drugi okoń. Ej, ja mam dropshota, to co to nie? Kochany, ja mam taką gumę z Libry, że ty takiej nie masz, bo... Nie, tam przed siebie rzucam, dokładnie, zaraz ci pokażę. Taki sam maluch. No, no dobry, elegancki jest. Tak, no, proszę. Zaraz. O, piękny okoń. Piękny okoń, prawda? Tam rzucam, tak. Perfekt, to chyba, że dobrze. Idealnie. Idealnie, perfekto. Tak. Ale ja wam wytłumaczę, dlaczego tak jest. Zjadłem śniadanie, wypiłem herbatkę, a nie jakieś papierosy. Egur zjadłeś? Nie. Nie. Dlatego takie małe. Nie, poszukamy tutaj. No, dwa okoniki się udało, no to fajnie. Ale haluje. Łokuń. Łokuń? Okuń. Potężne 15? Potężne 15. Jak się no może takie nawet 18, 19. Ła. Taki zawodowy. Dobra, korzystając z dobrodziejstw technologii live, rzucam w tamtą stronę, gdzie mówi Leszek. Po blacie. No jak Kubusiowi poprzeszkadzam, a co? Żeby nie było. Żeby czasem nie złapał. Żeby przez przypadek mu nie wzięło. Pa! Podbierak, podbierak! Dawaj, podbierak, panie! No jakby jest ciupak. Jakby to był ten, jak się to mówi. Proszę. Dziękuję. Jakby gratuluję. Jakby był sandacz, to bym go nie wciął. Bo to było takie, że mi uderzył, myślałem, że skała, nie? No. O, i się wypiął. No dobra ryba! Kuba! Ja wiem, że dla ciebie trzeba czekać 3 tygodnie, ale jak złowisz. No nie, to ten metra nie ma. Chciałem cię zmartwić. Ale jak się czujesz? Ale jakby dwa takie były, to by było. Czuję się bardzo dobrze. Gratuluję. W tym roku złowiłem szczupaka. No Kuba. Miałem jednego takiego 30 cm. Dobry? To na pewno skrzyży na klimkówce, bo tam tak, ta wielkość to od razu to klimkówka, tak. No, ładny. Ale poszedł jak strzała. Przecinak. Padł do wody. Zobaczmy, czy wypłynął z drugiej strony. Ty, ale ty nawet miałeś przypon taki na szczupaka, to ty byłeś przygotowany. To fasadeczem ja ten przypon. Łowie. No, oho. Cichy ponton. Połowione. To jest cichy ponton sandaczowy. Dobrze, proszę Państwa, dołączam do Waszej fantastycznej dwójki. Zapraszamy Cię bardzo serdecznie. Uwaga, teraz będzie jeszcze ciaśniej jak było. Spoko. To opowiadasz. Ja, jak będę miał branie, to nawet nie będę wiedział, w którą stronę zaciąć. Czy tak, czy tak. Ten. No się przejmujesz tam. Zapędziło nas, no co zrobić. Każdy sobie tutaj najlepiej widzę. Najlepiej zróbmy tak i wtedy będziesz miał branie, nie? Ajajaj, ale sztuka. Ja ci powiem, sztuka. Że to dziewo jest całe. Nie ma tam więcej gumów? Na zdjęcie. No to największa ryba dzisiejszego dnia. Zdecydowanie. Zdobyć może tak. Zdobyć. Oj. Tak. Sandaczy chcesz łowić. Pięknie, że tak ujmę. Poczekam, aż mi przynęta dopadnie, to znaczy spadnie do dna. Leczek dropshotem swojej metody. A ja sobie główeczką delikatnie spróbuję. Zobaczymy, czy tam są jakieś okonie. Kubuś, ale to na jak dużą gumę, to na wodę musisz rzucać. No dobra, nie okoń, tylko okonik. I nie okonik, tylko... Nie. Tylko złowiłeś ten. Jeszcze połknął ci. Nie wiem, co ty z nim zrobisz. Musisz go tak odczepić, żebyś mu nic nie zrobił. Poczekaj, mam ten. Bo to jest sandacz wielkości długopisu.
To jest ten długopisowy. O, super, udało się. Odczepił. Czyli to nie było. Wiem, co miałem. Pewnie ich jest tam więcej. Czyli jak mnie mam z dupcami. Ale gościu, nagrywamy, tak? Także... Aha, przepraszam za to słownictwo. Ale na razie to mi... jakie ty masz okulary, człowieku. No to co? No nie ma to tamto. My mamy swoją teorię, bo Kuba czeka na sandacza memlaka. Takiego, co weźmie, będzie memlał jego przynętę, bo Kuba generalnie zazwyczaj zaczyna 3 sekundy za późno. A, już nagrywa. No i rybka. Ładna? No, powiem ci, że może być dobry. Tu odbierak? Najpierw trzeba go wyciągnąć. To daj mi podbierak, ty se rzucaj. Ja tu Piotrkowi. Może być dobry. Up. Sandacz, i to dobry. No dobry. O, oklapam. I dwa. Mówiłem. To no, złowy. Ja tam nic nie widziałem. No dobra. Założyłem sobie taką oto przynętę. Taką klejokształtną, trochę w kolorze małego sandaczyka i złowił się taki, może nie za wielki, ale na pewno ma te 50+. Pięknie. No dobrze, to ja bardzo proszę zdjęcie. Dobrze? Ja tu jeszcze go pokażę wszystkim, proszę. Taki ten. Ała! Oczywiście wbiłem sobie kolca. Dał ci z liścia. Dał mi z liścia. No taki, no niewielki. No. Puszczamy. Leciało, dobra. Ała! Standardowo zapadł? Pokaż to ziazi. Tu ziazi mam. Dobra. Nie no, uderzył no. Faktycznie. Podbiłem mu tylko kolszczał od razu, nie? Brawo ty. Brawo ja, dziękuję bardzo. Jestem z ciebie dumny. Cieszę się. Nie przynosisz zawodu. Ale tam. Takie radosne wędkowanie dzisiaj. Tak, złam ten podbierak. Złamany. Dobra. Lechu, trzymaj. Dobra. No, dawaj podbierak. Ciupok. Nie. No, tylko dziwne ryby łowi, no. A gdzie jest podbierak? Jest. Dawaj. Znowu, ale popatrz się. Ale popatrz, no gość sobie radzi, no. Te ciupoki. Dobra, ryba. Czekaj, no daj, żeby go włożyć. Dziękuję. Czekaj, bo ja mam rybę, które tutaj na wędce muszę ściągać. Kubuś, tutaj dać ci te twoje te wyczepiaczki? Nie, czy utopisz wędkę razem z podbierakiem i... Tak. Kuba to jest tak. Jak topić, to wszystko. Nie no, wielki to nie jest, ale grube są, nie? Grube, no. No ładne takie grubiutkie są, nie wiem czy to były. O, teraz będzie widać dopiero. Dobra, mam Kubusia, mam szczupaka. Teraz by trzeba... Wypuść go w te ołówki. Wypuściłeś go w ołówki? Aha, bo zeżre nam ryby. Znaczy wam. Ja łowię normalne. No dobra. Tyle tych sandaczyków, a o koni. O, nie koni nie ma, no. Chłopaki łowią. Ołówki. Łowówki. Thank you.
Co to masz? Coś się powiesiło, ale to mały sandaczek chyba jest, bo tak wygląda, taki wiesz, zawias taki, rozumiesz? Mhm. O, krzok. No i co straszy ludzi? Mały sandaczek, ale walczy podobnie. Kolejny baby fish. Ale patrz jakie eleganckie, patrz. Nie ucinają mi gumy, to jest kulturalna ryba, jakieś tam. Nie powiem, że to taka sama jak tamta. Dobra, taki mały baby fish. Dobra, dwa żółty, dwa szczupaczki. Krzarpią, bo to szczupaczek jest na 100% kupię. Ale może byśmy jakiś inny gatunek zaliczony, także... Jest okoń! Okoń! Uro! O, piękne! Miarowy, o, piękna, to jest dobra ryba już. To pokaż go ładnie, bo ten ładny jest. Ten jest śliczny. No. Tego musimy aż pokazać. No dokładnie. Jest to ładna ryba, piękna. Dobra. Na kajtuszka. No, udało się, świetnie. Cieszymy się bardzo. To teraz szybko do wody. Kurczę, tak się... A, zepsuj, tak. Oj, oj, oła, no oła, właśnie, oła. No cię pokuł, tak myślałem. Ale okoń, no, to super. To jednak są w tej wodzie okonie jeszcze. Będzie sandacz. No. Tak wygląda, że będzie sandacz. Nie mam podbieraka, dałbym ci, ale z u ciebie, wiesz? No, kopię głową. O, jest sandaczek. Jest, ładny. Oj, i poszedł. Nie liczymy. Dobra. Nie, no liczymy. Dobra. No. Ale miarowy taki. No, taki 50 parę, nie? No, to dobrze. Tak i... jest, zawsze podbierak musi być przygotowany. Dokładnie. Fajt łapo, że tak powiem. No. Trzymaj. Teraz była fajna ryba. Leszek, jesteś mistrzem w niezacinaniu. Tyle ci powiem. Chyba z czym byś mistrzem. No wieku, Leszek, tu na tyle brałeś, chłopie. Rzadko spotykany to jest. Tak właśnie kaczki traktują Kubę. Pokazują mu Cooper. Czemu mnie? No jak to? No ty patrz. No co za bezczelność w ogóle, ja nie wiem. Chyba jak tak możesz się dawać. No, dokładnie. Do góry kołami. No dobra, no w naszej telewizji co? Nie no, Leszek coś tutaj oczywiście ogląda. Już wszystkie seriale na Netflixie. Machnięte. Kubuś też. A jeszcze mamy spoko tutaj. Okej. Okay. Wypływaj trochę na jezioro? Nie, nie wypływaj na jezioro, tylko robimy zakończenie wśród kaczek. Tutaj mamy kaczki, tam sobie jeszcze trzy płyną. Tutaj troszeczkę słońca, tu jest Leszek. Bardzo dobry, dzień dobry. Dobry wieczór prawie już. Panie Jakubie, jak tam połowił pan? Tak. Dobrze, był pan mistrzem szczupaków. Dobrze dzisiaj. Nie było, ale źle też nie pan było. Pan popatrzy w tą stronę. Nie, no było poprawnie, pozytywnie było, myślę. Ryby były. Panie Leszku, a pan zadowolony? Tak, zadowolony, bo coś się działo. Udało się złowić nawet szczupaka, prawda? Tak. Świetnie. Panie Piotrze, pan zadowolony? No, ja tam nie umiał łowić, ale coś sobie tam złowiłem. No i fajnie było, tylko mi już gorąco tak naprawdę. Także powoli będziemy spływać. No tak podsumowując, było kilka sandaczy, kilka szczupaczków, bo wielkich szczupaków to nie było. Kuba był mistrzem szczupaczków. Były też okoniki. Czyli właściwie prawie wszystko, ale jak na to, że nic nie bierze, to było całkiem nieźle, bo tak wszyscy mawiają. No i to tyle właściwie. Tak jest. Było fajnie. Dzień także... fajny, ale trzeba się było napracować za rybą. No nie, no trudno było właściwie, no ale tam przepłynęliśmy kawał wody, kawał. Trzeba było pływać po prostu. Trzeba było pływać i to takie były ryby pojedyncze z danego miejsca, nie było tak, że one napływały i łowiło się je w jednym miejscu, no ale gdzieś tam jak... No udało się nam coś tam wydziabać, no może tak. Ekspertami tak, chyba nie jesteśmy w tym, tam prawda, w tym, ale było fajnie. Także tyle, dziękuję bardzo. Cześć. Bajo. Cześć.
sześć. Trzy kamery, osiem tych osiem kamerzystów w ogóle. Nie wiadomo, gdzie machać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.